Dzień dobry Państwu. Jacek Hawryluk, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam na kolejnym spotkaniu w ramach naszego cyklu Inny wymiar słuchania. Zapraszamy wszystkich Państwa do nas. Spokojnie czekamy na ostatnich słuchaczy. Dzisiaj moje zaproszenie do promu, na moje zaproszenie przyjęła nasza znakomita skrzypaczka, solistka i kameralistka, pani Maria Sławek. Pani Mario, zapraszam. Thank you.
Maria Sławek jest dzisiaj razem z nami w Promie Kultury. Jeszcze raz, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Poza tym także muszę panią uprzedzić, są razem z nami internauci, którzy nas śledzą. Bardzo też pozdrawiamy internautów. Wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że państwo można jesteście. Nas śledzić zarówno tutaj w Promie Kultury, jak i siedząc w domach i można posłuchać muzyki. Od czego zaczęliśmy? Państwo pomogą mi może? Od Bacha, prawda? Tak, od Bacha. Od Bacha, tak. Tak też mam taką tradycję, niestandardowo. Że... Niestandardowo, jeśli chodzi o nasze spotkania. Chciałem powiedzieć, pani była tutaj kiedyś. I z reguły zaczynamy od Bacha, od dwóch fragmentów z partity w tonacji E-dur. Ale zagra pani dzisiaj nie tylko Bacha, będą także utwory nieco późniejsze. Proszę powiedzieć, właściwie powinien powiedzieć od początku, pani Maria Sławek, gdańszczanka. Proszę mnie poprawiać, jeżeli będę błądził. Nie, bardzo dobrze. Bałam się, że będzie pan mówił o tym, że jestem z Krakowa i że będę musiała zacząć od tego, że nie jestem z Krakowa. Jeszcze nawet nic nie powiedziałem, a pani już mnie poprawia. Wyprzedzam fakty. Gdańszczanka, tak. Ale ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie. Tak. Gdzie spędziła? Brawa, brawa. A to za co za pani przepraszam. W Krakowie spędziła pani część swojego życia, ale od niedawna zakochała się pani w Warszawie i nadrabia pani te zaległości. Rozumiemy to, doceniamy. W której dzielnicy pani zakotwiczyła? No, na początku na Pradze mieszkałam i bardzo świetnie. Mi się tam podobało, ale się przeprowadziłam, gdyż Praga okazała się za droga dla naprawdę? Mnie. Naprawdę? Tak. I teraz ale południe czy północ? Północ. Naprawdę? Ciekawe, prawda? Tak. Mieszkam teraz na Woli, niedaleko cmentarza żydowskiego. Także to będzie chyba miało jakiś dalszy ciąg prawdopodobnie. Znaczy nie wiem, czy cmentarz żydowski dzisiaj będzie miał jakiś dalszy ciąg, chyba przesadziłam, ale ten wątek chyba się jeszcze pojawi. Wątek się pojawi, natomiast myślałem, że pociągniemy wątek praski, który jest nam wszystkim tutaj nie, bliski. Nie, ja kocham Pragę mnie bardzo. Mnie szczególnie, ponieważ jestem z Pragi Północ i zawsze tutaj szukam. Ja właściwie nie wiem, trochę liczyłam na to, że przyjdzie dzisiaj mój wujek. Nie wiem, czy on jest, bo to już jest starszy mocno pan, ale on z kolei zawsze mieszkał tutaj na Saskiej Kępie. Ale nie rozpoznaje pani wśród tych twarzy nikogo wujka? Nikogo nie widzę, ale może jest, albo przyjdzie. A może przyjdzie, to czekamy na wujka. Tak. Pani Mario, proszę powiedzieć, zaczynamy też od takich pytań, powiedziałbym, wstępnych. Skrzypce to wybór z miłości, czy z miłości rodziców raczej do tego instrumentu? Ja miałam 4 latka, jak zaczęłam grać na skrzypcach i chyba kryterium było takie, żeby nie grać na tym, co mama, czyli nie na wiolonczeli. Bo mama jest koncertmistrzynią Filharmonii Bałtyckiej. Tak, dokładnie tak. I właściwie nie wiem, dlaczego nie chciałam grać na tej wiolonczeli, bo być może, tak wydaje mi się, że może ja po prostu myślałam, że to mama gra na wiolonczeli i w związku z tym ja już nie mogę. Ale też ten instrument jest dla mnie bardzo ważny, no bo pamiętam bardzo dobrze, jak siedziałam przy mamie i jak ona ćwiczyła i trzymałam na przykład jej dłoń na pudle rezonansowym od wiolonczeli i zawsze to było dla mnie jakoś takie bardzo kojące. No ale myślę, że chodziło o to, żebym właśnie brała coś innego i żebyśmy może mogły w przyszłości pograć coś razem. I tak. To się sprawdziło? No tak, grałyśmy razem, ale muszę od razu powiedzieć, że to jest bardzo ciężkie grać z rodzicami. I właściwie ostatecznie lubię to, jak już gramy na scenie, to jest dobrze, ale niestety ten proces wcześniejszy jest obarczony bardzo dużym stresem i bardzo nieprzyjemną atmosferą, może tak delikatnie powiem. A właśnie, jak to wtedy dominuje? No niestety muszę powiedzieć, że chyba ja. I jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo ja zaczynam traktować mamę tak bardzo jakoś, ustawiam ją tu w szeroku i ona ja tak mama potłynie. Się zgadza na to? No zgadza się. No. Zgadza się, jest bardzo kochana i ma dużo cierpliwości od bardzo wielu lat do mnie. Ale rozumiem, że jednak mimo wszystko to mama zdecydowała, że to będą skrzypce. Chyba tak, ale ja myślę, że ja po prostu mogę tego nie pamiętać, ale bardzo chciałam od razu grać na skrzypcach. Zresztą to było być może też związane z tym, że ja zaczynałam się uczyć w takiej szkole prowadzonej przez ludzi, którzy przyjechali do Gdańska z terenów byłego Związku Radzieckiego. To było na samym początku 92 rok, więc oni wtedy przyjechali do Gdańska i to byli przyjaciele, częściowo przyjaciele moich rodziców. Założyli taką szkołę, więc na początku tam prawdopodobnie nie było wszystkich instrumentów i może to dlatego tak poszło. Ale też od razu grałam na fortepianie, co jest też moją bardzo dużą miłością. A flet,
bo dotarłem do informacji, że flirtowała pani z fletem również. Czy to jakaś błędna informacja? Nie, znaczy to jest prawdziwa informacja. Bo był taki moment buntu, kiedy być może inni nastolatkowie na przykład chodzą palić papierosy za garażem albo piją tanie wino w parku. Ja chciałam grać na flecie zamiast na skrzypcach i na fortepianie. Wydawało mi się może, że to będzie łatwiejsze, bo skrzypce rzeczywiście w którymś momencie one stawiają pewien opór. A w ogóle początek nauki gry na skrzypcach jest bardzo trudny. A potem no jest po prostu, całe życie już jest trudno i chciałam sobie ułatwić, no i wydawało mi się, że flet będzie łatwiejszy. I też w Gdańsku odbywały się takie koncerty, one się nazywały Dzieci Filharmoników, bo wtedy jakoś tak wyszło, że bardzo dużo dzieci i ludzi z orkiestry uczyło się w szkołach muzycznych i można było wtedy grać. I właśnie ostatnio teraz, jak byłam w Gdańsku, to mama mi przypomniała, że chyba nigdy na skrzypcach nie zagrałam na tym koncercie, a za to na flecie tak, więc... To był krótki flirt. Krótki, bo teraz akurat przypomniała mi się historia także ze skrzypkiem, nie wiem, czy pan z Adam Bałdyk, zna pani takiego faceta? Tak, tak, dosyć. To on w takim okresie właśnie buntu całkowicie roztrzaskał swoje skrzypce i kupił elektryczne. Także to był inny rodzaj to buntu. Wie, to ale chyba po latach, jednak łagodniej to przyszło. Ale po latach powrócił do tych klasycznych starych. Także to no, ale teraz różnie... gra on na takiej altówce renesansowej. Tak, oczywiście. To tak. Także to myślę, są różne koleje losu są i ten bunt różnie wygląda w różnym okresie. Ale proszę powiedzieć, to co z tym Krakowem, bo tak pani zaczęła na początku, bo jednak studia wybrała pani w Akademii Krakowskiej. Tak, tak, tak. No ja tak się trochę śmieję, dlatego że od kiedy mieszkam w Warszawie, to część ludzi mnie właśnie pyta, a skąd ty jesteś? Ty jesteś z Krakowa, prawda? I ja wtedy tak, nie, 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 Boże, broń, nie jestem z Krakowa, jestem z Gdańska. Bo oczywiście to też sobie trochę żartuję, bo mnóstwo świetnych rzeczy mnie w Krakowie spotkało i bardzo ważne lata tam przeżyłam, bo miałam 18 lat, kiedyś tam znalazłam zupełnie właściwie sama, nie znając absolutnie nikogo, bo akurat tak wyszło, że rodziny żadnej nie mieliśmy tam. No i to nie było do końca łatwe. Pamiętam, że chodziłam po mieście właściwie w kółko wokół rynku, bo mi się te wszystkie ulice mieszały zupełnie i z taką wielką mapą i gdzieś płakałam po bramach, że nie wiem w ogóle jak się stąd wydostać. No ale potem oczywiście, że to było strasznie ważne, tak jak zawsze chyba ten moment studiów i też poznawania takich przyjaciół, z którymi się te przyjaźnie właściwie dalej są aktywne pomimo jakichś odległości, która nas dzieli. I teraz tak sobie po prostu trochę żartuję, bo mnie Kraków zmęczył. Ja to mówię zupełnie otwarcie, bo wszystkim w Krakowie też to mówię, więc nie czuję teraz, żebym jakoś zdradzała jakąś wielką tajemnicę. Czułam, że też jakoś naturalnie moje zainteresowania wiążą się z Warszawą i zawsze się wiązały, trochę też historyczne. I jakoś tak więcej grałam też z ludźmi stąd, więc zaczęło to być dość naturalne, że skoro ciągle siedzę tutaj i siedzę na głowie u mojej cioci zamiast mieszkać w swoim mieszkaniu, no to może czas to zmienić. Ale dobrze się pani czuje w Warszawie? Na tej Pradze najpierw, północ, a teraz na Woli? Tak, ja się czułam. W ogóle to był jakiś taki bardzo chyba ważny moment w moim życiu, bo wydaje mi się, że około 30. Coś tak się sypnęło u mnie, różnych rzeczy. Nic nie pamiętam, co było około 30, ale proszę mówić. Nie będę może się wdrażać w szczegóły, ale teraz z perspektywy czasu myślę, że to było po prostu jakiś taki trudny moment przejścia, jakiś taki też określania trochę siebie bardziej i zrozumienia, o co mi chodzi. No i ta decyzja w sumie była, pomimo że teraz o niej mówię jako o takiej, że to się samo tak jakoś wynikało w ogóle i tak dalej, no to nie, to ona była bardzo spontaniczna i w zasadzie można było powiedzieć, że z punktu widzenia kogoś z zewnątrz dziwna, no bo właśnie dopiero co skończyłam remontować mieszkanie, które kupiłam w Krakowie. Półtora roku je remontowałam, pomieszkałam w nim jakieś 4 miesiące, wydaje mi się. I się zawinęłam tutaj i byłam, nadal jestem bardzo szczęśliwa, ale bardzo dobrze pamiętam ten moment, kiedy zamieszkałam w malusieńkim, wynajętym mieszkaniu na ulicy Kępnej i poczułam, że to jest to. I potem jechałam rowerem po Warszawie i myślałam sobie, Boże, czemu ja tak późno to zrobiłam? Przecież w ogóle ja tu chciałam zawsze być. No i teraz wynajmuje pani na pewno mieszkanie w Krakowie i żyje w Warszawie, nie? Pozbyłam się wszystkiego w Krakowie. Naprawdę? Tak. Pozbyłam się wszystkiego i w ten sposób mogłam już kupić tutaj mieszkanie.
Wiemy już prawie wszystko. Pani Mario, bo rzeczywiście z tym Krakowem jest tak, że jak tak odtworzyłem trochę w pamięci nasze pierwsze spotkanie, to rzeczywiście wtedy wydawało mi się, że pani przyjechała z Krakowa do tego Poznania, bo po raz pierwszy rozmawialiśmy w Poznaniu podczas konkursu imienia Henryka Wieniawskiego w 2011 roku. To był dzisiaj, patrząc z perspektywy czasu, ważny moment dla pani? Bo jakiś etap przygotowań, no wiem, że pani była bardzo emocjonalnie jakoś tak wtedy związana z konkursem. Skończyła pani po pierwszym etapie. Czy to rzeczywiście później miało jakieś znaczenie? Właściwie to tak. Ale trochę musiało czasu minąć, bo rzeczywiście byłam emocjonalnie związana z tym, no pewnie każdy, kto bierze udział w takim konkursie, no i pewnie jak każdy, kto jest z Polski, no i wiadomo, że znajduje się w tej ekipie, jest tam mnóstwo przygotowań i jest taka duża presja, więc jakby patrząc na to teraz z tej perspektywy siebie dzisiejszej, no to widzę, że w ogóle to trochę bez sensu do tego podchodziłam i też nie do końca jakby ten, w moim przypadku, trening psychologiczny był dobry. Ja zresztą dobrych jeszcze parę lat się męczyłam ze sobą. Pewnie nadal się trochę męczę, ale na pewno mniej. I bardzo wiele rzeczy musiałam zrozumieć. I w zasadzie ja się otwarcie w ogóle mówię o tym, że ja po tym konkursie, jak odpadłam, czułam się, jakbym zleciała z 12 piętra. I staram się nawet nie bagatelizować tych uczuć, no bo oczywiście wiadomo, że są różne gorsze rzeczy na świecie niż to, że się odpadnie z Wieniawskiego. No, ale tak się czułam. Tak się czułam wtedy, miałam 23 lata, skończyłam dopiero studia, miałam zacząć w ogóle bycie asystentką w Krakowie, no i wydawało mi się, że aż tak miałam taką silną wizualizację, że po prostu przyjeżdżam do tego Krakowa i że wszyscy będą się ze mnie śmiali, że po prostu... Tak, jakoś chyba to było dla mnie takie ważne, co inni powiedzą. Potem się okazało, że w zasadzie nic takiego się nie wydarzyło, prawda? To była moja wyobraźnia, ale to ja o sobie tak myślałam. No, zawsze najgorzej. Jest Polacy, nic się nie stało, wie pani o tym. No to może aż tak nie było, ale ja byłam dla siebie strasznie surowa wtedy. Mhm. Strasznie ale się... To mnie interesuje, w jaki sposób, ja nie chcę używać tego słowa porażka, no ale to może to niepowodzenie przekuła pani jednak w coś innego, w coś dobrego, w coś pozytywnego. Nie, no myślę, że można powiedzieć porażka. No to była taka trochę porażka na całej linii wtedy. Tak, no tak myślałam i potem zaczęłam o tym mówić w ogóle na głos. Nie udawałam nigdy, że to się nie stało, prawda, że nie byłam tam i że w ogóle ktoś tylko do mnie podobny tam wystąpił. A w zeszłym roku, kiedy był ten ostatni konkurs Wieniawskiego, to już w ogóle bardzo otwarcie o tym i pisałam i mówiłam, bo pomyślałam sobie, że może komuś będzie po prostu też potrzebne takie doświadczenie czy przeczytanie tego, że właśnie rozumiem cię, rozumiem i możesz, masz prawo być wściekła i płakać, bo to nie jest tak, że to się nic nie stało. Ale można tak jakoś może się potoczyć życie, albo można nim trochę tak pokierować pewnie, że w końcu się będzie robiło to, co się chciało robić. Bo ja mam takie poczucie w sumie i dużą właściwie, tak jak sobie myślę teraz, wdzięczność, bo ja właśnie chyba chciałam, żeby to tak wyglądało. To w takim razie, co mówi pani swoim studentom i studentkom w tej chwili, bo prowadzi pani klasę skrzypiec w Akademii Muzycznej w Krakowie. Tak. Proszę powiedzieć, ilu pani ma tych młodych adeptów? No teraz całkiem mało, bo teraz są tylko 4 dziewczyny tak naprawdę, ale dzięki temu jestem w stanie jeździć tylko raz w tygodniu do Krakowa na jeden dzień, robię im zajęcia i wracam. W zeszłym roku pracowałam też tutaj na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, więc... Pamiętam, że kiedyś tych studentów było więcej, ale ogólnie rzecz biorąc studentów jest mniej, więc to nie jest tak, że chyba tylko u mnie to się tak zdarza. Czyli nie tylko w klasie skrzypiec, generalnie jest mniej studentów w Akademii Muzycznej? Wydaje mi się, że jest mniej studentów, a na pewno jest też tak, że oczywiście nas, pedagogów, jest pewnie trochę za dużo w stosunku do tego, co się dzieje teraz i co się pewnie będzie działo, bo dość trudno mi uwierzyć w to, że nagle będzie jakaś wielka fala chętnych do studiowania. Też jest sporo uczelni muzycznych w Polsce i pewnie trzeba będzie prędzej czy później jakoś przemyśleć w ogóle to, czym się zajmujemy i czy to, że kształcimy aż tylu muzyków, ma dla nich aż tyle, taki, to, nie wiem, jakiś sens w ogóle, no bo czy będą mieli pracę, czy nie.
Ja się nad tym w sumie dość często zastanawiam. No, jeśli chodzi o skrzypków, to jeszcze może najgorzej nie jest, prawda? Mamy inne specjalności, tak, trudniejsze, ale też o tym rozmawiamy. Czy ci młodzi ludzie, którzy przychodzą do pani, wybierają sobie klasę Marii Sławek, czy oni rzeczywiście myślą o przyszłości, wiedzą, że chcą zagrać tutaj, na tym konkursie innym, wiedzą, co chcą robić, czy to są takie trochę wolne ptaki cały czas? Wolne ptaki to by było dobrze. Wydaje tak mi się, nie chciałabym jakoś generalizować bardzo, ale pracuję na uczelni już 12 lat albo 13, więc już troszkę mam tej perspektywy. I chyba rzeczywiście jest tak, że człowiek dopiero po studiach zaczyna jakoś wiedzieć, o co mu chodzi. I może to szkoda, że nie potrafimy, być może, bo ja się staram bardzo, ale po prostu to jest też związane z procesem w ogóle dojrzewania i orientowania się w świecie. Mam poczucie, że jest trochę więcej takich osób, no powiedziałabym dziecinnych może, właśnie takich, które myślą, że to jest przedłużenie szkoły drugiego stopnia i takie mają oczekiwania. I mało dają od siebie, ale ja też mam bardzo fajne osoby, z którymi pracuję. Więc raczej wtedy się zastanawiam, czy rzeczywiście ja jestem tą osobą, która może w nich też obudzić coś albo dobrze pokierować, tak? Bo no, choćby z tymi konkursami, ja nie wiem do końca, czy dzisiaj na przykład mam głębokie przekonanie w sumie o tym, że to jest bez sensu. No ale mówi im to pani? Tak, nie? Oczywiście. A oni mówię, co? No. Oni, że chcą jechać do Poznania? No na szczęście do Poznania na razie nikt nie chciał jechać, chyba skutecznie odstraszyłam, ale no zdarzają się oczywiście, że ktoś, były też i takie przypadki, że ktoś w ogóle nic nie ćwiczył kompletnie, nie, ale przychodził nagle, że chce jechać na Królową Elżbietę i no oczywiście... No niech jedzie. No niech jedzie, ale starałam się wyjaśnić jakby jaki jest proces tego, że w ogóle coś, że trzeba do tego, żeby tam trafić, to trzeba jeszcze jakieś kilka stopni wcześniej zrobić, że tu nie ma drogi na skróty, chyba w ogóle nie ma drogi na skróty w tym zawodzie, tak myślę, takiej prawdziwej, żeby się też utrzymać jakoś długo. No ale oni to rozumieją, czy jednak cały czas gdzieś po swojemu myślą? Nie wiem, musiałabym ich zapytać, bo staram się zawsze z nimi jakoś rozmawiać i mam w sumie trochę chyba też szczęścia, że te moje studentki no zwykle pytają mnie o różne rzeczy, jakoś chyba obdarzają mnie zaufaniem na tyle, żeby się chcieć mnie poradzić. No ale ja też staram się cały czas pamiętać, że to są ludzie inni niż ja i z inną perspektywą i nawet jednak dużo młodsi i że może ja nie wszystko rozumiem, no, więc to jest trudna sprawa. Mówiła pani już o tych ważnych etapach w swoim życiu, ale ta jedna rzecz, o którą chcę zapytać, w którym momencie już była pani pewna, że skrzypce to jest to, że to jest ten moment, że to jest ten instrument i że chce się pani jemu poświęcić? Bo oczywiście szkoły szkołami, akademia akademiami, konkursy i tak dalej, ale no, w którymś momencie to gdzieś tam chyba po prostu się do tego dorasta. Chyba tak, ale to wydaje mi się, że też dość wcześnie było i pamiętam to bardzo dobrze, bo miałam chyba 12 lat i pojechałam na kursy do Łańcuta. To jest takie miejsce, gdzie te kursy się odbywają od kilkudziesięciu lat. Kursy letnie i moja mama też na nie jeździła jako studentka czy uczennica. I wtedy pojechałam pierwszy raz tam i nie wiem, czy to była atmosfera tego miejsca, to wtedy też było strasznie fajne wszystko, ale tam było też dużo grania w ogóle z ludźmi, w zespołach, była orkiestra. I pamiętam, że byłam tak zachwycona też tym, jak ludzie grali, że jakieś takie utwory, które no dzisiaj nie wiem, czy byłby mnie ktoś w stanie zachwycić wariacjami na temat własny Wieniawskiego, ale wtedy pamiętam bardzo dobrze, jak Krzysio Specjał, też znakomity skrzypek stąd z Warszawy, grał to. I ja po prostu siedziałam tak na tej sali balowej i myślałam sobie, że Jezu, jak ja bym chciała tak zagrać, jak ja bym chciała tak umieć, Boże. No i wtedy wróciłam już z tego Łańcuta i strasznie dużo zaczęłam ćwiczyć i bardzo wszystko mi się podobało, wszystkiego chciałam słuchać i wsiąkłam w to. I tak zostało już. Chyba zostało. No wiadomo, że są takie momenty, kiedy jest mi trochę gorzej z tymi skrzypcami. Naprawdę? I co wtedy? Jasne. Bunt kolejny? Tak, ale to są takie wewnętrzne bunty. To znaczy ja się po prostu czasami ze sobą trochę męczę, ale
ostatecznie zawsze się coś takiego dzieje, co przypomina mi o tym, że jednak nie mogę sobie do końca wyobrazić życia bez tego komponentu i idę dalej. No, chyba wszyscy się trochę ze sobą męczymy, w związku z tym to nie jest nic wyjątkowego, Pani Mario. Sprawdzamy, co my tu mamy dalej. Izaii, druga sonata. Dlaczego Pani wybrała akurat ten utwór? Proszę, proszę, tak. Utwór na skrzypce solo, dedykowany Jacques'owi Thibault, jeśli dobrze pamiętam, tak? Ja tę sonatę strasznie lubię grać, od dawna ją gram i ona jest takim utworem, który ze mną jakoś rośnie i sobie ze mną jakoś podróżuje. I pierwszy raz zaczęłam ją grać chyba, kiedy miałam tak, nie wiem, 16 lat. I wtedy ją zupełnie inaczej rozumiałam. Jest też takim utworem, który w sumie no jest jakoś, jest wirtuozowski. Nie da się ukryć, a ja nie lubię utworów wirtuozowskich, ale jednocześnie w Izaii wydaje mi się zawsze takim, że to, tam jest coś więcej, coś głębszego i to zawsze lubiłam to grać i to są takie utwory, że wtedy czuję, że warto się pomęczyć. A poza tym też na tyle to rosło ze mną, że nawet się znalazło na tej ostatniej płycie, którą nagrałam, bo też jakoś zawsze ten utwór dobrze się można zakomponować w towarzystwie choćby Bacha, zresztą na tej płycie też tak jest. Po prostu lubię to, lubię obecność tych tematów bachowskich. Też Państwo usłyszą zaraz, że jak będę to grała, że może będzie się wydawało, że zaczynam znowu Bacha, tego od którego zaczęłam, ale nie. Będzie motyw sekwencji Dies Irae. No i to wszystko się właśnie w taki może trochę męczący sposób ciągle tam przewija, ciągle jakby właśnie pod tytuł pierwszej części to jest obsesja. Tak, tak. Ale później melancholia. Taniec cieni i furia. Tak. Wszystko ma. Wszystko razem. Ma ciąg dalszej kontynuację. Tak, no i możliwe, że te tytuły też działały na moją wyobraźnię i dalej jakoś są, nie wiem, bliskie mi to jest i lubię to grać. Zawsze mnie to jakoś zaprowadza w nowe rejony. Świetnie, no to my z przyjemnością posłuchamy Eugène Izaii, druga sonata, opus 27, Maria Sławek. Thank you.
Thank you.
Maria Sławek. Eugen Izai, druga sonata, op. 27. To jest wymagająca muzyka technicznie? Tak. Emocjonalnie, ale bardziej? Na pewno są trudniejsze rzeczy też tak stricte technicznie. No, technika skrzypcowa w niektórych utworach obfituje w takie różne fajerwerki. Ale nie wiem, jakoś mnie chyba bardziej kosztuje to emocjonalnie. A wykonywała pani komplet sonat? Nie no, w życiu. Są szaleńcy tacy. Tak, no są też tacy, którzy grają 24 kaprysy. Pewnie. Nie no, może jeszcze coś mi strzeli do głowy, ale chyba wydaje mi się, że grałam drugą, trzecią, czwartą, piątą. Myślę, że pierwsza i szósta są po prostu za trudne dla mnie, ale nie mówię nie. O. Dobrze, będziemy pamiętać. To tak, teraz dochodzimy do pewnego bardzo ważnego dla pani kompozytora. Ja może przypomnę, że w roku 2021 z inicjatywy Marii Sławek, tutaj obecnej kilkanaście miesięcy temu Ani Karpowicz i nieobecnego Aleksandra Laskowskiego, powstał w Warszawie Instytut Mieczysława Weinberga. Ten Weinberg pojawia się w pani życiu już od pewnego czasu, bo obroniła pani doktorat poświęcony sonatom na skrzypce i fortepian tego kompozytora. Skąd ta miłość do Weinberga? Bach też pięknie pisał, inni również. Bacha też kocham. To jest... Ale nie założyła pani instytutu. No już był prawdopodobnie, każde możliwe towarzystwo. Tak, no znaczy wierzę trochę w to, że pewne tematy jakoś same przypływają. I tak było z Weinbergiem. Bo kiedy kończyłam akademię, to już w ogóle wcześniej interesowałam się bardzo no, takim tematem, który no, dzisiaj nie będzie brzmiał najlepiej, ale a może wręcz przeciwnie, to znaczy interesowałam się tym, jak władza w Związku Radzieckim wpływa na twórców, szczególnie na kompozytorów. I o tym pisałam pracę. Oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem Szostakowicza, no i wtedy też grałam koncert Szostakowicza pierwszy na dyplomie. I jakoś w miarę pracy nad tym moim, nie wiem, to jest, co się nazywa praca dyplomowa teraz. Czytałam, słuchałam, gdzieś się natknęłam na tego Weinberga i coś mi też zadzwoniło w głowie, że ja chyba słyszałam o tym, że mój wujek, który gra w Nosprze, pokazywał mi kiedyś ich nagrania jednej z symfonii. I ja to jakoś tak gdzieś zachowałam w głowie, że to było strasznie fajne, ale potem jakoś to zajęłam się czymś innym. No i wtedy, kiedy zaczynałam ten mój doktorat, czyli w 2011 roku, no to bardzo mało było w ogóle, ani książek nie było w zasadzie. Była jedna Davida Fanninga, zresztą nadal to jest jedyna taka porządna, duża biografia. Fanning już napisał drugą, to znaczy taką, ale jeszcze to nie zostało wydane, wszyscy czekamy. Ale trudno było z dostępem do nut. No, można było obejrzeć film Lecą żurawie na przykład. Można było, tak. Z muzyką Weinberga. Tak. No, mieliśmy kiedyś taki pomysł, nie pamiętaliśmy o tym za bardzo. Mieliśmy kiedyś taki pomysł w instytucie, żeby zrobić takie kino plenerowe, no ale myślę, że ten pomysł się raz na zawsze już musieliśmy go pożegnać. Natomiast, no tak, właśnie zaczęłam słuchać jakichkolwiek nagrań istniejących, a było ich wtedy bardzo malutko. No i wsiąkłam w to, a potem wsiąkłam chyba też w tę historię po prostu, bo ja i tak zawsze się też zajmowałam historią, kulturą polskich Żydów, no i też jakoś to się wszystko razem splotło. On był chłopakiem z Warszawy, z Żelaznej 66. Zresztą jego dom dalej tam stoi i też z naszej inicjatywy tam jest teraz tablica, która o tym informuje. No i też to wszystkie niteczki się tak splątały w ten sposób, że coraz bardziej ten temat mnie angażował. Potem nagrałam też płytę z tymi sonatami, których pisałam w pracy i coraz więcej tych kręgi się zataczały. Potem się poznałam właśnie Anię i Alka właśnie dzięki Weinbergowi. No i to kolejny krąg, kolejny. No i się właśnie okazało też wtedy, że chyba to jest trochę wstyd, że nie ma w Polsce żadnej takiej organizacji, nawet właśnie takiej jak nasza, czyli to jest fundacja, więc to jest organizacja pozarządowa, która by się tym kompozytorem jakoś zajęła, a ciągle właściwie co chwilę okazuje się, że to jest jeden z tych takich naszych największych skarbów i mamy dużo satysfakcji z tego.
I właściwie ja nie mam nic przeciwko temu, żeby Weinberg był w tym moim życiu obecny jeszcze bardzo długo. No, jest już chyba tak pozostanie. Teraz myślę, że pewnie to też był taki magnes dla pani, jeśli chodzi o tę Warszawę, od której rozpoczęliśmy rozmowę. To na pewno było. Już mówiąc zupełnie poważnie, prawda? Nie, no oczywiście, że tak, bo to czułam też, że jeżeli ja się chcę tym zajmować naprawdę, to ja po prostu muszę być tutaj na miejscu i to nie jest tylko z powodów organizacyjnych, to właśnie bardziej takich, może nawet powiedziałabym, metafizycznych. Ale z drugiej strony ktoś musi też patrzeć, czy ten dom się nie zawali. Mhm. Wszystkie kwestie związane z wydarzeniami, które organizujemy też, no, tego się nie da zrobić z doskoku i też trzeba poczuć trochę miasto, prawda? I robiliśmy spacerownik w końcu przecież też po Warszawie Weinberga. Domówki też były u Mietka. Domówki, tak. Domówki już były dwie, w tym roku będzie trzecia. Chcemy, żeby to była taka tradycja, nowa świecka tradycja. Jest sporo, musiałam też w to wniknąć i wniknęłam z wielką przyjemnością. Bo to jest tak, że też trochę chyba cały czas jeszcze uczymy się jego muzyki i poznajemy ją, bo trudno powiedzieć, że nagle poznamy całą tę bogatą, niezwykle bogatą twórczość, bo tutaj musimy przypomnieć, Weinberg urodził się, tak jak pani powiedziała, w Warszawie przy ulicy Żelaznej, ale z tej Warszawy wyszedł we wrześniu 1939 roku i po przekroczeniu granicy tak naprawdę później nigdy nie wrócił. Został obywatelem Związku Radzieckiego. Powrócił raz na warszawską jesień w roku 1966. Tak. I wydaje mi się, że tutaj doszło do jakiegoś, no, takiego powiedziałbym, rozczarowania, ale z dwóch stron. To znaczy Weinberg nie poznał Warszawy, którą opuścił w roku 1939. To było zupełnie inne miasto, a jednocześnie my, Warszawa, też nie poznaliśmy się, kto wtedy przyjechał, bo on przyjechał, z tego co pamiętam, z delegacją kompozytorów sowieckich na warszawską jesień. W związku z tym był jakby człowiekiem też z zewnątrz. On nie był traktowany jako osoba, która powraca tutaj, tylko po prostu jako kompozytor radziecki. W związku z tym po 1966 roku nigdy do Warszawy nie przyjechał. Tak, on też funkcjonował jako Moisiej Weinberg. To nazwisko, znaczy to imię zostało mu nadane na granicy, kiedy uciekał. On po prostu zapytali go, czy jest Żydem, że tak, no to żaden Mieczysław, tylko Moisiej. I on bardzo mu zależało pod koniec życia do tego, żeby wrócić do Mieczysława. Zresztą wszyscy do niego zawsze mówili Mietek. I my też w Instytucie często mówimy w ogóle o nim Mietek. To się oczywiście wydaje takie rodzinne, bliskie. Ale wiele razy myślałam o tym jego powrocie do Warszawy, bo też no wszystko się źle złożyło wtedy. Bo on rzeczywiście przyjechał, nie poznał miasta, ale z kolei no, znalazł swój dom, sfotografował się pod tym domem i napisał z tyłu właśnie jeszcze tak, usiłował napisać cyrylicą, że to Żelazna 66. I był zdziwiony, tak, że ten dom jeszcze istnieje. No bardzo był zdziwiony, bo przecież tych ostańców z getta zostało dosłownie na palcach dwóch rąk można policzyć, więc to jest dom na rogu Żelaznej i Krochmalnej. Także on był tym zdziwiony, ale w Związku Kompozytorów Polskich przejrzałam wszystkie chyba dokumenty dotyczące tej konkretnej podróży do Warszawy. I on w ogóle miała być grana jego symfonia Kwiaty Polskie do słów Tuwima. Zresztą przepiękny utwór, teraz już bardzo często wykonywany, ale ten koncert w ogóle miał być w Łodzi, co jest dość dziwne, bo z tego co wiem, nie było takich satelickich koncertów na warszawskiej jesieni, a to jakoś miało być w ramach tego. Coś tam było w każdym razie nie tak i wygląda na to, że z bardzo prozaicznych powodów, jak prawdopodobnie to, że ktoś gdzieś zapomniał przywieźć nuty i się jakoś coś tutaj zgubiło na tej linii, ten utwór nie został wykonany. Więc to już fatalnie, zupełnie. No wszystko źle. Wszystko źle i jakoś strasznie mi żal tego Weinberga, bo to też dla niego to było ważne. Oczywiście możemy myśleć, że może to była jakaś też polityczna sprawa, bo ten utwór jest napisany do słów Tuwima po polsku, a to radziecki niby kompozytor. No różnie mogło być, ale zawsze jest mi jakoś go strasznie szkoda w tej opowieści, bo też na pewno on się w ogóle bardzo cieszył. Pisał w liście do Szostakowicza, że będzie to wykonywane, że będzie dyrygował Kirył Kondraszyn, czy w ogóle no, nie może się doczekać. Bomba. No tak, no naprawdę nie mógł się doczekać, a każda podróż była dla niego wielką traumą, o czym opowiadała jego córka, że on strasznie nie lubił wyjeżdżać. Jak musiał gdziekolwiek wyjść, to 3 godziny wcześniej siedział na dworcu i był po prostu chory. Pewnie po tej strasznej jednak drodze, którą przebył z Warszawy
do Mińska, a potem też jeszcze do Taszkentu. Także zawsze jakoś serce mi się ściska, jak o tym myślę. I dlatego też mi bardzo zależy na tym, żeby go w Warszawie przywracać. Żeby właśnie bardzo podkreślać to, bo on się wiele razy mówił o tym, że jest chłopakiem z Warszawy, że Warszawa to jego wielka miłość. I że już nawet nie musimy mówić o tej Polsce, prawda? Że to jest to miasto też, które chyba może być też dumne z tego, że tutaj właśnie on był, działał. No właśnie, ale co wiemy tak naprawdę o jego latach warszawskich? Urodził się w 1919 roku. Jego ojciec także pisał muzykę, tak, do teatrów. Tak, Szmul Weinberg. Tak, on sam studiował w konserwatorium. Co jeszcze? No, w ogóle to odsyłam Państwa do naszego spacerownika, który jest w instytucie. Można oczywiście do nas napisać im w formie papierowej. To jest ogromna taki płachta. Wielki plakat, płachta. Można ten spacerownik dostać. Ale jest też w wersji online na stronie warszawa-weinberga.pl. Jest w trzech językach, po polsku, po angielsku i w jidysz. I właśnie ten spacerownik z siłą rzeczy najwięcej opowiada o tych latach warszawskich i jest pewną formą takiej, no właśnie, to jest taka praca detektywistyczna, od jednej informacji po następną. I tak na przykład okazywało się, że Weinberg, co wiedzieliśmy, że on dorabiał grając w różnych lokalach, takich jak Adria czy Oaza, ale też na bar mitzwach, weselach, no gdzie mógł, w każdym razie cały czas latał pomiędzy tą dzielnicą tak zwaną północną i śródmieściem. No ale na przykład być może nie był w stanie wyrobić się z maturą, ponieważ jeździł z Lodą Halamą na takie tournée po Polsce. Ona wspomina w swojej książce, chyba ta książka się nazywa Moje nogi i ja, coś takiego. W każdym razie tam wspomina właśnie wybitnego pianistę, studenta jeszcze konserwatorium. Więc to jest taka historia też trochę o tym, jak pomagał ojcu w teatrach żydowskich. Trochę piszemy też właśnie o tym, jak wyglądały te teatry, gdzie były, jakie były w nich grane sztuki. Trochę odtwarzamy kulinaria na przykład w tych klubach jak Oaza czy Adria, żeby sobie wyobrazić, w czym on uczestniczył. Więc to jest trochę podróż po wyobraźni. No tak, a jeszcze jedna historia. Właściwie miałem panią o to zapytać. O wrzesień 1939 roku, bo jakoś tak utkwiło mi w pamięci, że on sam opuścił Warszawę, znaczy wraz z innymi mężczyznami. Natomiast jego rodzina została tutaj, czy ona też opuściła Warszawę? Jego rodzina też opuściła Warszawę, ale to jest właśnie... To są takie historie, które są okryte jeszcze jakimś takim, powiedziałabym, taką mglistością. Bo w którymś momencie oni się rozłączyli. Tak, to były bardzo wiele różnych historii, również takie jakieś chyba nie do końca prawdziwe. To była chmara ludzi i oni być może zaczęli tą ucieczkę razem. W każdym razie Weinberg tak twierdził, że oni razem uciekali. Być może było tak, że ci rodzice z siostrą dołączyli trochę później, no ale tam w tej całej kolumnie uchodźców jego siostra była od niego 3 lata młodsza, coś się stało, oni wylądowali na końcu tej kolumny. I teraz jest tak, że przez wiele lat utrzymywano, że oni wrócili do Warszawy, ale my tego tak naprawdę nie wiemy, bo są pewne wskazówki, to jeszcze nie jest jakby potwierdzone, ale że Szmul przynajmniej wylądował też gdzieś tam za tą granicą białoruską. I potem takie, mogą Państwo sobie przeczytać o Weinbergu, że jego rodzina zginęła w obozie w Trawnikach. W zasadzie mi się wydaje, że ja już to kompletnie obaliłam. Więc do końca nie wiemy, co się z nimi stało. Jest duże prawdopodobieństwo, że na przykład matka z siostrą wróciły do Warszawy i zostały w getcie. Trudno powiedzieć. Ojciec, no z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że był tam i prawdopodobnie zginął w jednym z obozów w tamtych okolicach. No w każdym razie na pewno wszyscy zginęli. Jeśli chodzi o twórczość, to jest to rzeczywiście katalog obszerny, zwłaszcza dla skrzypaczki. Bo nie tylko utwory solowe, ale przecież kwartety, no to jest ogromna spuścizna. 17. Tak, no to jest przecież gigantyczny dorobek, nie mówiąc o utworach symfonicznych. Nospr, o którym pani wspomniała, rzeczywiście nagrywał bodaj jako pierwszy symfonię dla wytwórni Chandos. Tak. Ukazały się 3 płyty i dopiero później pojawiły się te kolejne nagrania. Także tutaj mieliśmy swój bardzo ważny także udział. Tutaj tylko wspomnę, bo
bo to jest chyba strasznie ważne, że pierwszym artystą, pierwszą postacią dla naszej kultury bardzo ważnej, która właściwie zajęła się Weinbergiem, był Gabriel Chmura, nieżyjący już od paru lat. I myślę, że bez Gabriela Chmury ta historia powrotu Weinberga jakby na scenę i na płyty, przynajmniej w tej naszej części świata, nie potoczyłaby się tak samo. Także ja zawsze jakoś sobie przypominam o nim, bo wiem, że też dla niego ta muzyka była pewnie jeszcze z innych powodów jakoś szalenie ważna, bliska. No, on też prowadził tutaj u nas w Teatrze Wielkim przecież Pasażerkę. Tak, ja myślę, że też samo wystawienie opery Pasażerka było takim impulsem, by poznać także twórczość instrumentalną, inną, wokalną, pieśniową tego kompozytora. To banalne, ale ma pani ulubione stronice jego twórczości? Właściwie muszę się przyznać do jednej rzeczy, że ja na pewno wszystkich utworów nie posłuchałam jeszcze. Nie ma się czego wstydzić. I z tego powodu różne są moimi ulubionymi i o różnych myślę. Na przykład teraz, ponieważ za chwilę będzie też, jak wiadomo, rocznica wybuchu powstania w getcie, myślę o symfonii Kadisz, która jest poświęcona ofiarom warszawskiego getta. I to na pewno jest jeden w ogóle z takich, no, jeżeli można powiedzieć, że ulubionych utworów. Takich utworów, o których zawsze po ich słuchaniu po prostu przeżywam to jeszcze bardzo długo. Najczęściej lubię tego słuchać w samotności, więc nie zdarza się tak często zresztą, żeby można było tego posłuchać na żywo, chociaż nasza Orkiestra Filharmonii Narodowej grała tę symfonię. Uwielbiam koncert wiolonczelowy. Absolutnie, bo kocham tę muzykę. Uwielbiam pieśni, także pieśni do słów Tuwima i pieśni do słów poetów jidyszowych, jak Perec czy Halkin. Zupełnie też zwariowałam na punkcie sonat fortepianowych po tym, jak Piotrek Sałajczyk nagrał je na płytę. Zresztą wiem, że on był ostatnio tutaj tak, i grał w ubiegłym miesiącu, tak, więc tak opowiadał. No i czekamy na ciąg dalszy, tak, na tak, kolejne sonaty, więc które mam nadzieję nagra. Nagra, bo mówił, że są już sesje. Nagra, gotowe. Tak. Już to, u niego to już jest wszystko załatwione. Kwintet fortepianowy też uwielbiam, nie grałam. Sonaty te na skrzypce i fortepian też wszystkich jeszcze nie umiem. Bardzo chciałabym też nagrać sześć resztę. Jest, tak? Jest sześć plus sonatina. Plus, ja nagrałam sonatinę, właśnie czwartą sonatę i piątą. Piąta to była zawsze i chyba nadal jest moja ukochana, ale bardzo bym chętnie nagrała też resztę. Koncert skrzypcowy, koncertino i rapsodia na tematy mołdawskie też bardzo lubię. A koncert skrzypcowy gram zaraz, kiedy ja gram? Za tydzień chyba. Za tydzień, tak, w Bydgoszczy. W Bydgoszczy, proszę bardzo. Tak. Czyli mówiąc w skrócie, jest robota. No jest robota, ale to wspaniała robota. I tak jakoś też się dzieje, że ja czasami też trochę piszę o muzyce, więc czasami się zabieram za to od takiej strony właśnie pisania. Czasami na przykład robiłam transkrypcję tych pieśni na trio smyczkowej głos, więc też w taki sposób. Albo tłumaczę na przykład pieśni z jidysz na polski. No i wtedy też pracuję nad tym trochę inaczej. Także z różnych stron wydaje mi się, że mam bardzo dużo pracy, a na pewno też bardzo dużo pomysłów. To teraz naszą ulubioną będzie pierwsza sonata na skrzypce solo. Tak, i tu ja, jeśli mogę tak bardzo coś powiedzieć, bo ja tej sonaty dotąd jeszcze nie grywałam, więc to będzie mój debiut. Premiera. Tak. Już rozumiem, dlaczego premiera. Wybrała pani tylko jedną część. Tak, proszę mi wierzyć, że wybrałam tę część, bo jest najkrótsza. Oraz zdążyła jest się pani jej nauczyć po prostu. Nie no, zdradzę szczegóły takie jeszcze, że będę w tym miesiącu też brała udział w takiej ciekawej rzeczy, właśnie w spektaklu teatralnym, gdzie będę też grała pierwszą część tej sonaty. I to mnie też zmobilizowało, bo zawsze chciałam się jej nauczyć. Ale Weinberg był trochę szalony, bo on pisał utwory na przykład na kontrabas solo, albo na fagot solo, na altówkę solo. Ale na skrzypce napisał aż trzy sonaty i wszystkie trzy są tak straszliwie trudne, tak potwornie trudne, nie tylko do grania, wydaje mi się, że też do słuchania. Że chciałam właśnie o tym trochę tylko powiedzieć, bo mi się wydaje, że on trochę gra z tym, że jest bardzo dużo dysonansów, bardzo dużo takiego czegoś brzydkiego, pozornie, prawda, ale takiego niepokojącego, może też groteskowego. Ta część, którą wybrałam,
jakoś daleko mi rezonuje nawet i z Gustawem Mahlerem. Mam nadzieję, że nie przesadziłam teraz. Oczywiście z Rostakowiczem też. Jest trochę pastiszem może, trochę takim wygiętym walcem. No i zawsze mi się wydaje, że spokojnie mógłby tam być też jeszcze jakiś drugi instrument, no ale tak wyszło, że nie ma, więc... Rozumiem, uprzedza nas pani, żebyśmy się nie denerwowali po prostu. Nie, nie, myślę, że to będzie akurat bardzo fajne. Natomiast nie jestem do końca pewna, czy jest to taki najbardziej reprezentacyjny utwór, utwór Weinberga. Najpierw myślałam, że może uda mi się tu zagrać rapsodię, ale to potrzebowałabym fortepianu i pianisty i to by było za proste. No właśnie, także nie ma co sobie ułatwiać. Maria Sławek. Część trzecia, Allegretto. Thank you.
O, już się zaczynają pytania, dobrze. Skrzypce są francuskie, całkiem młode, ponieważ... Co to znaczy młode w kontekście? No właśnie bardzo skrzypiec, młode, tak? Bo są z 61 roku, 1900. A, to rzeczywiście młode. Tak, ale to jest... To są już moje skrzypce. Miałam trochę przygód w zeszłym roku. Musiałam oddać takie, na których bardzo długo grałam. Potem nie mogłam nic znaleźć. Grałam na czymś tak średnim. I w końcu się udało. Ale później się pani obłowiła to mieszkanie w Krakowie i tam... No tak, no oczywiście. Posprzedawałam wszystko. No kupiłam mnóstwo tutaj nieruchomości. Mnóstwo rzeczy, tak. Skrzypce nowe. No. Smyczek, skrzypce, mieszkanie. Jest, no właśnie. Wszystko, tak. Czyli to była premiera, jeśli chodzi o panią w tej chwili, o tę sonatę Weinberga. Po raz pierwszy publicznie wykonała pani tę część? Tak jest. Proszę zapamiętać. W Promie Kultury na Saskiej Kępie. Dziękuję. Jak słuchałem pani, to zacząłem myśleć troszeczkę o pani studentkach, tych czterech, z którymi pani pracuje. Czy one grają też Weinberga? Nie, nie grają. Mój student zeszłego roku tutaj w Warszawie grał Rapsodię, ale sam chciał. Mhm. A one nie chcą? Nie, nie, one też chcą. To znaczy jedna zapowiedziała, że właśnie rozważa albo Rapsodię, albo czwartą sonatę. Rozważa. Rozważa. To cały czas jeszcze. Ja myślę, że one się trochę boją. Trochę mam nadzieję, że one tego nie słuchają teraz, więc boję się, że one się obawiają trochę, że ja będę po prostu straszna. Mhm. A jedna moja studentka, rzeczywiście absolwentka, grała koncert skrzypcowy i pisała też strasznie ciekawą pracę w ogóle. Ona też studiowała psychologię o roli dysonansu, takiej poznawczej roli dysonansu na przykładzie właśnie utworów Weinberga. Ale boi się pani, że one się trochę obawiają grać Weinberga w pani obecności? Przecież mają kontakt z najlepszą specjalistką u nas w tej dziedzinie. No ja bym się obawiała, ale nie, myślę, że może po prostu to też jest tak, że studenci często mają tak, że są jakieś takie ukochane utwory, które oni chcą zagrać. I to są takie utwory jak koncert Sibeliusa, sonata trzecia Brahmsa, Franka. Mendelssohn. No tak. Że, i oni o tym marzą. Ja wtedy przewracam oczami, myślę, Jezu, Boże, znowu to samo. Potem siedzimy na egzaminach i 50 razy ktoś gra to samo. Ale trochę rozumiem. Po pierwsze, jest kanon taki, który oni muszą... No po prostu muszą się nauczyć, tak? Ja też w zasadzie grałam takie rzeczy na studiach z jakimiś wyłomami, tak? Bo na przykład chciałam grać sonaty Demol Schumana, której nikt nie grał i tak dalej. I którą pani nagrała chyba? Tak, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. Mhm. Więc no, ogólnie rzecz biorąc rozumiem ich, bo potrzebują tych utworów i też potrzebują się je nauczyć bardzo wiele. I może dlatego zaczęli grać, bo chcieli grać tego Brahmsa czy Mendelssohna. No może tak być. Więc jeżeli ktoś ma takie marzenie, to i tak jest super, bo to znaczy, że się komuś chce i że w ogóle o czymś myśli, to ja już się cieszę wtedy. No tak, myślę, to wtedy nie ma co prosić o tego Weinberga, niech nie grają Mendelssohna. No, ale zagrają Mendelssohna i będą umiały lepiej zagrać Weinberga, bo to jest też, zresztą z kimkolwiek nie rozmawiam na jakimkolwiek instrumencie, zawsze mówię, słuchaj, czy ten u ciebie na tym, ten Weinberg też jest taki strasznie trudny, bo to na skrzypcach to jest takie trudne i zaczyna się tak, nie, no daj spokój w ogóle, to nie do zagrania na początku. I no ale to dobrze, że już wiedzą i że wiedzą, że jest taki kompozytor, że można coś zagrać, wybrać coś innego. Wiedzą, ale to się powolutku zmienia, bo też zaczyna ich to interesować. Wydaje mi się, że przynajmniej też zaczynają słuchać. Parę też prac dyplomowych prowadziłam, na przykład o preludiach wiolonczelowych też, więc często się zgłaszają do mnie po prostu, jak piszą o Weinbergu. Więc wydaje mi się, że jest taki moment, w którym niektórzy ludzie, którzy lubią też w ogóle taką muzykę albo jakieś wyzwania, w które się rodzą z faktu, że jest jakaś ograniczona liczba nagrań, prawda, co się w naszym świecie nie zdarza tak bardzo. No, że chcą wyruszyć w tą przygodę, ale to chyba zawsze jest tak mniej tych ludzi, prawda, bo jak ktoś buduje swoje życie wokół na przykład konkursów, no to ten Weinberg mu chwilowo nie będzie jakoś bardzo potrzebny. No właśnie, nie będzie się uczył, bo i tak nie ma go w programie, bo jest Brahms.
Bardzo dobrze zrobi wszystkim, jak zagrają Brahmsa. Będą umieli potem zagrać też Weinberga, jeśli tylko będą chcieli. Tak jest. A proszę mi powiedzieć, czy jak dostaje pani propozycje koncertowe, to już jest tak, że dzień dobry, Maria Sławek, czy zagra pani dla nas Weinberga, czy jednak też pojawiają się propozycje innych utworów? Głównie gram inne utwory. Dlatego, naprawdę? Że, tak, tak. Dlatego, że Weinberg jest... No są też prozaiczne powody, bo jest drogi. W ogóle wśród kompozytorów, którzy nie umarli Tak, musimy wytłumaczyć laty, nuty, opłaty tak. I tak dalej. Tak, no bo to jest tak, że jeżeli autor umarł mniej niż 70 lat temu, to się po prostu o wiele więcej płaci za to wykonanie. A już za nagranie to już w ogóle nie ma o czym mówić. Czy na transmisję jakąś. Tak. To są akurat rejestracje radiowe, tak, to prawda. To są straszne pieniądze. Tak, w ogóle jeśli chodzi o Weinberga, jest po prostu, to wydawca decyduje o tym. Są bardzo, bardzo drogie są te wykonania. Myślę, że to jest główne źródło tego, że wcale tak często nie gram. No akurat w tym sezonie grałam raz koncert Weinberga w Jeleniej Górze, no i teraz będzie ta Bydgoszcz, ale to pierwszy raz. Wcześniej... Mają pieniądze. No skądś mają pieniądze, ale ja ogólnie rzecz biorąc, ja gram Brahmsa, Saint-Saëns'a też grałam. No to pięknie. Takie rzeczy. No, ale dzisiaj pani nie zagra też. Tego, dobrze, ale notujemy w razie czego chciałam tylko powiedzieć, że umiem, że to nie jest tak, że możemy ja zostać dłużej, prawda, i rozszerzyć ten program. A proszę mi jeszcze powiedzieć, bo gdzieś taka przemknęła informacja, proszę mi poprawić się od razu, czy pani dołączyła do kwartetu pewnego Atma, czy to jest chwilowe, czy pani w nim gra? No to jest mniej więcej taka historia jak z tym mieszkaniem w Krakowie, co je wyremontowałam, pomieszkałam 3 miesiące i tyle mnie tam było. Już mam jakieś złe skojarzenia, czyli co? Grała pani grałam. I je pani porzuciła? Tak, grałam, po czym zrezygnowałam, po tym jak zrezygnowałam, zagrałam 3 koncerty i tyle. Aha, tak. To była chyba najkrótsza w ogóle, najkrótszy związek, jaki miałam kiedykolwiek, wydaje mi się. Czy to nie jest dla pani po prostu? Nie, nie, absolutnie nie. Kwartet czuję, że nie, że to czyli chyba nie albo jest solo, albo w duecie, albo z orkiestrą. No, może po prostu w ogóle też w trio i w kwintecie, może muszę pominąć tą czteroosobową formację. Coś tam jest nie tak z tym. Jasne. No, może pani nie trafiła na właściwe osoby. A proszę mi powiedzieć, bo jeszcze pani wykłada w ramach podyplomowych studiów polsko-żydowskich w Instytucie Badań Literackich PAN. Tak. Cały czas, prawda? Cały czas. Pani, i co pani dokładnie wykłada? No wykładam taki właściwie autorski kurs, który sobie sama stworzyłam, dotyczący w ogóle szeroko pojętej historii muzyki żydowskiej, co w jakimś sensie jest historią kultury, historią narodu też, tylko czytaną przez pryzmat muzyki. I wiem, że nikt tego więcej nie prowadzi w Polsce. A też w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo na tych studiach polsko-żydowskich były przedmioty, oczywiście no, nie mówię już o literaturze, bo tego było najwięcej, ale i sztuki wizualne, teatr, no, film, wszystko poza muzyką. I w ogóle jest tak, że nikt z tego specjalnie nie tyka. Teraz jest jeszcze też świetny młody człowiek, organista Jakub Stefek, który też zajmuje się muzyką z kolei organową w synagogach reformowanych. Także tutaj no, też jest jeszcze kolejna osoba, która trochę się o tym myśli i to robi, ale no, ja wykładam taki kurs właśnie, który stworzyłam od starożytności po współczesność. No ale też panią zajmuje kwestia muzyki wykonywanej w obozach zagłady i w gettach. To też jest temat, który pani tak, podejmuje. Tak. No moim marzeniem, tylko nie wiem na ile się da to w ogóle zrealizować, ale bardzo chciałabym jakoś badawczo bardziej w to wejść, zwłaszcza właśnie w muzykę wykonywaną w getcie warszawskim. No, uwielbiany przeze mnie profesor Jacek Leociak namawia mnie, żeby taką książkę napisać w ogóle, tylko ja nie wiem, czy to jest w granicach moich możliwości, ale na pewno jest na liście planów i takich, no bardzo chciałabym to zrobić. Uważam, że taka publikacja jest bardzo ważna, no tylko, że nie jestem do końca pewna, czy mam tyle czasu, ile trzeba, żeby zrobić te badania. No, jeszcze jest sporo repertuaru do grania, prawda, tak. Pani Mario, nie tylko Brahms. Ale także muzyka nowa, którą pani lubi, tak lubię. Myślę, współczesna. Teraz mamy kolejny punkt naszego programu.
Napisała pani do mnie tak, Zdunik Pasakalia. Tak. Kto to jest ten Zdunik? Proszę mi wytłumaczyć i państwu. No, ja zastanawiam się, czy ja naprawdę muszę państwu tłumaczyć, kto nie, to no, jest Marcin Zdunik. Marcin Zdunik, znakomity wiolonczelista, który mam nadzieję będzie gościł jesienią tutaj, jak znajdziemy jakiś wspólny termin. Tak. No, Marcin napisał dla pani tak. utwór. Marcin to jest mój bardzo, bardzo serdeczny przyjaciel od lat. My się znamy jeszcze, jak poznaliśmy się, jak byliśmy zupełnymi dzieciakami. Przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, właśnie ten łańcuch, jakieś kursy. I zaczęliśmy ze sobą grać tak na poważnie w 2009 roku. Też stworzyliśmy wtedy sekstet smyczkowy i całkiem sporo z tym sekstetem pograliśmy. Zresztą też nie było w sumie takiej stałej formacji, stałym składem. No ale czyli w sekstecie pani grała, czyli coś z tym kwartetem jednak. No wyszło. Tak, tak. Sekstet to było to cudowne doświadczenie. Zresztą z fantastyczną już ekipą, więc no to była sama radość. A potem jakoś tak wyszło, że po prostu ciągle coś grałam z Marcinem. No i na tej ostatniej płycie Rejoice też nagraliśmy ją razem, więc... I poza tym po prostu się tak w życiu w ogóle przyjaźnimy bardzo. I Marcin od jakiegoś czasu, wiem, on bardzo marzył o tym, żeby komponować i zaczął to robić. I słyszałam jego kwartet fortepianowy, ale też koncert wiolonczelowy, bo zdaje się, że to było takie pierwsze większe w każdym razie dzieło, które grał z orkiestrą Amadeus w zeszłym roku. No i tak go zapytałam, czy nie chciałby napisać. I właśnie Pasakali, bo mam taki pomysł też na taki program solowy, w którym byłyby różne szakony i pasakalie. I właśnie myślałam o tym, żeby napisał pasakalię i tak zrobił. I napisał, jeszcze tak pokombinował, tutaj musimy państwu wytłumaczyć, że należy też przestrajać skrzypce, czyli używamy techniki skordatury. Tak. Znanej od wieków, wielu kompozytorów barokowych stosowało to, by osiągnąć inne brzmienie tego instrumentu, ale współcześni kompozytorzy także chętnie sięgają do tych metod. I Marcin też wykorzystał je skordaturę. Co oznacza, że pani będzie musiała troszeczkę kombinować. Tak, to znaczy teraz to strojenie moje troszkę dłużej potrwa. I rzeczywiście jest to przynajmniej dla mnie fizycznie odczuwalne na przykład, że te wibracje instrumentu są inne. Już pomijam kwestię oczywiście, że sam tekst muzyczny jest zapisany na dwóch systemach. Na jednym jest to, co mam grać, a na drugim to, jak ma to brzmieć. No, ja już się z tym zetknęłam, kiedyś grałam na warszawskiej jesieni Jackie Toszczelskiego Anahit i ten utwór był taki, że każda struna miała swoją własną pięciolinię i kiedy zobaczyłam go pierwszy raz, to się rozpłakałam. Wydawało mi się, że ja po prostu no, w życiu się tego nie nauczę. Ja nie byłam w stanie jednego taktu odczytać. I potem zaczęłam sobie tak, ułatwiło mi to, kiedy pomyślałam, że to chyba, że to w ogóle nie są skrzypce, że to jest jakiś inny instrument, trochę jak inny język, którego trzeba się nauczyć i wtedy jakoś coś kliknęło. Także tutaj już mnie to aż tak nie bardzo nie zaskoczyło, ale poza skordaturą Marcin w ogóle też bardzo fascynuje się brzmieniem naturalnego flażoletu i tego też jest sporo w tym utworze. I no, to są takie dość solidne wyzwania też. Natomiast ten utwór nie będzie premierą, przepraszam, ale już była. Trudno. Była grana na serii takiej, której jestem kuratorką, czyli takich koncertach, pracowniach artystycznych, historycznych, pracowniach malarskich, rzeźbiarskich. No więc dzisiaj będzie kolejna próba moja zmierzenia się z tym. I z mierzeniem się z tak, instrumentem więc ja również. Trochę przepraszam, bo to właśnie będzie też na początku i potem jak skończę, to też będę musiała się jakby przestroić z powrotem do tego. Dobrze, dobrze. A bibera pani grywa czasami, czy nie? No jeszcze publicznie nie grałam, ale właśnie w tym programie, który wymyśliłam sobie z tymi pasakaliami i szekonami, to właśnie tak chciałam zrobić i to miała być ta korespondencja też z powodu no, też tej skordatury. Bo to wszystko już wymyślili bardzo dawno temu inni kompozytorzy, no ale tak to jest. Tak, to w ogóle Marcin chyba i z tego, co rozmawialiśmy też, on nie ma czegoś takiego w kompozytorsko na przykład, żeby... Jego nie interesuje tak naprawdę, nie wiem, elektronika, jakieś takie noise i tak dalej. To nie jest to. On w ogóle nie odcina się od na przykład pojęcia, które dzisiaj w muzyce nowej też rzadko funkcjonuje. Wydaje się jakieś strasznie w ogóle oldschoolowe, czyli piękno. I on w ogóle chce pisać
piękną muzykę. Uważasz, że to nie jest nic złego o tym mówić? Wspaniale, czyli za chwilę piękny utwór. No, moim zdaniem jest piękny, ale to właśnie jest też ciekawe, że nie każda muzyka nowa jakby musi koniecznie jakiś mur przebijać i robić coś zupełnie, czego wcześniej nie było, więc grywam różne utwory, ale taki świat też mi się bardzo podoba. Bardzo lubimy piękne utwory. Marcin Zdunik, Passacaglia. Thank you.
Maria Sławek. Brawa. Skrzypaczka i wokalistka. Nie wiedziałem o tym. Trzeba było mnie uprzedzić. Marcin naprawdę pokombinował. Czy tam jest zapisana ta partia, czy pani sobie tak improwizuje? Nie, no zapisana. Tak, wszystko? Sama bym się nie odważyła. Czyli jeszcze jedno wyzwanie. Tak, no nie wiem, co będzie dalej. Jakby od razu uprzedzam, że jakieś takie gimnastyczne rzeczy to raczej nie wchodzą w grę. Może pies z głową w dół, ale to... Nie dasz tak, może nie. A czy... Co robiłaby Maria Sławek, gdyby nie grała na skrzypcach? Zastanawiała się pani kiedykolwiek nad tym?
Co robiłabym? Albo co chciałaby pani robić? To znaczy, pewnie w jakimś sensie i tak byłabym gdzieś około muzyki, ale pewnie zajmowałabym się właśnie tymi rzeczami naukowymi, o których wspominałam, czyli myślę, że pracowałabym po prostu dalej w temacie historii relacji polsko-żydowskich. Myślę, że pewnie starałabym się jakoś bardziej może filologicznie też wejść w kwestię języka jidysz. Wydaje mi się, że to by była ta ścieżka, że pracowałabym pewnie, bo bardzo bym chciała, na jakimś wydziale judaistyki albo historii. No tak, nie, bo liczyłem na jakąś bardziej szaloną odpowiedź, bo niektórzy odpowiadają, prawda, nie, że kompletnie. Jeden muzyk powiedział, kierowca rajdowy, i to jakby utkwiło mi w pamięci. Ja nie chcę być kierowcą rajdowym. No, domyślam się. No. Ale to znaczy, no tak sobie wyobrażałam, że to jest, ponieważ trochę to robię, w taki sposób no bardzo skromny, raczej też trochę hobbystyczny. A myślę, że ponieważ jest to sprawa dla mnie bardzo jakoś ważna i w ogóle interesuję się też historią jako taką, to chyba bym po prostu chciała to robić. Ale jasne. Przykro mi trochę, że nie mam żadnej bardziej takiej odpowiedzi szalonej. Jakoś musimy się... Następnym razem coś wymyślę. Jakoś musimy się z tym oswoić. I ponieważ zbliża się wielki finał naszego dzisiejszego spotkania, pierwszy raz w promie, debiut, pani Mario? Czy była pani już kiedyś gościnnie? Nie, byłam tylko jako... Jako gość, jako spotkania, gość, jako, prawda? Tak. Z panią Anią, zdaje się, tak? Z Olą Dymowską, ale ja też byłam na spotkaniu z Agatą Tuszyńską tutaj, także parę razy byłam, tak. To teraz jest czas dla państwa na pytania. Prawda, państwa nie widzimy, ale... zdejmę może okulary. O, bardzo proszę. Kiedykolwiek zetknęła się z dziełami naszych polskich lutników, których bardzo promuje maestro Jakowicz. W sensie ze skrzypcami. Tak, oczywiście, że tak. Ja się... Próbowała pani grać na którymś z tych dzieł? Tak, próbowałam i nawet myślałam w ogóle pierwotnie o tym, żeby zamówić skrzypce u jednego z takich lutników. Nawet myślałam też o Wojciechu Topie. I niewykluczone, że to zrobię też dlatego, że jest, w sumie najwspanialiej byłoby mieć kilka instrumentów do wyboru, też takich, które mają, które się wybiera w zależności też od programu. Choć ja w ogóle bardzo cenię też i tą podhalańską sztukę lutniczą. Bardzo też ceniłam lutnika, który był też takim w sumie jakoś, no trudno powiedzieć, że przyjacielem, dobrym kolegą moim. Niestety on w takich strasznych w sumie okolicznościach zginął w zeszłym roku, Jacek Wesołowski. Był, on sprowadził, nie to nie jest paralotnia, tylko tej Szybowiec, on, Szybowiec i ten miał wypadek. Natomiast to był wspaniały lutnik, do którego miałam wielkie też zaufanie, on był w Gdańsku. Ja jakoś strasznie chciałam grać na starym instrumencie. Nawet to, że ten ma tam kilkadziesiąt lat, to jest no, prawie nic, ale zawsze w tym jest jakiś taki element. Po pierwsze, instrument jest rozegrany, ma jakąś historię, coś już wiadomo, jak reaguje, nie jest jakąś taką niespodzianką zupełnie, prawda? Jak reaguje na takie rzeczy, choćby jak zmiany temperatury, wilgotności i tak dalej. Pewnie ta historia, no ja po prostu wiecznie myślę o tej historii, wiecznie się tam gdzieś pałętam w tych poprzednich stuleciach myślami, więc pewnie to też było to, że ja chciałam być jakimś tym przystankiem na drodze tego instrumentu. Ale może kiedyś będę chciała właśnie być tym pierwszym artystą. Najlepiej mieć oczywiście kolekcję, prawda, i wybierać sobie. Tak, właśnie bardzo bym chciała. No właśnie, do tego wszyscy dążymy. No, zaczęłam się uczyć u jidyszystki, a bardzo chciałam mówić w języku jidysz, ponieważ mój pradziadek używał tego języka, a ja jego nie poznałam, bo on zginął w czasie wojny. I jakoś tak myślałam sobie, że chciałabym taką nawiązać też trochę nić z nim. Okazuje się, że jednak z tych strzępków informacji, no na przykład on mieszkał w Warszawie, uciekł z domu jako nastolatek w ogóle, bo chciał grać u Osterwy w teatrze i grał. I w ogóle był aktorem też, ale to nie było zbyt dobrze przez jego rodzinę postrzegane. Natomiast tak zawsze chodziło za mną to, żeby się nauczyć tego jidysz.
I też chyba przez fakt, że tak mało ludzi ten język zna, a jest przepiękny, jest wspaniała literatura też, jest mnóstwo rzeczy jeszcze nieprzetłumaczonych i no i to też jest jakieś podtrzymywanie czegoś, prawda, jakiejś wielkiej tradycji też polskiej. A czy pani się zgadza z tym określeniem, że jidysz to jest taka trochę mieszanka arabskiego z francuskim? O, tego to nie słyszałam. Już myślałam, że pani powie to, co zazwyczaj słyszę, czyli że to taki niemiecki. To też jest nieprawdą i każdy jidyszysta się wtedy oburza, bo to jest no, takie straszne spłaszczenie. O czym może niewiele osób wie, jidysz jest zapisywany alfabetem hebrajskim, bo to jest często element zaskoczenia, że to jest warunek, żeby czytać. Natomiast jest łatwiejszy niż w czytaniu też niż hebrajski, ponieważ są zapisane samogłoski, więc nie trzeba się domyślać. Więc co do francuskiego, nie wydaje mi się. W każdym państwie, w którym jidysz był używany, w każdym kraju przenosiło się trochę słów z tego języka głównego do jidysz. W związku z tym też on jest bardzo, czy był bardzo żywy i w różnych częściach świata mówiło się inaczej. Zresztą nawet w Warszawie mówiło się innym jidysz niż w Krakowie. Kolejne pytania. Bardzo proszę. Nie. A myślała pani o tym? Było pytanie, czy ja komponuję. Czy pani Maria komponuje? To znaczy jedyne, co skomponowałam do tej pory, to były kadencje do koncertu Mozarta. I w tym zakresie miałam bardzo dużo przyjemności z tego. W ogóle inaczej zaczęłam ten koncert patrzeć. I w sumie nawet mi się podobają te kadencje, co napisałam. Od czegoś trzeba zacząć. Tak, ale na razie o tym nie myślę, bo też właśnie wydaje mi się, że to jest jakiś ten rodzaj ekspresji i tego świata też właśnie, w którym ja trochę się poruszam przez pryzmat, znaczy nie przez pryzmat tego, przez sam to kontakt z ludźmi, z którymi, jak choćby Ania Karpowicz, prawda, czy Ola Dymowska, my się wszyscy znamy z grania w różnych formacjach. No, dziewczyny grają w hashtag ensemble, teraz jest hashtag lab na Starej Ochocie, też takie już wyjątkowe miejsce, pierwsze w Polsce dla muzyki nowej. I często jakby fascynuje mnie i zachwyca to, co tam się dzieje. Czasami też myślę, że ja nie umiałabym ani tego zagrać, ani nie umiałabym pewnie tym językiem pisać, czy nie mam jeszcze takiej potrzeby, żeby... Bo możemy tam tysiąc razy zagrać Bacha czy Vivaldiego, ale czasami zagrać samą siebie, to też satysfakcja. No pewnie tak, ale musiałabym uwierzyć w to, że ja sama mam jakiś dobry pomysł i coś ważnego chcę przekazać. Może to się... Ja jestem otwarta na to, może to się zmieni. Na razie... takie półśrodki stosuję, czyli na przykład właśnie aranżację pieśni na trio smyczkowe. Weinberga. No Weinberga, no tak. Na razie Weinberga. Mhm. Zobaczymy co dalej. Może Laksa. A czy zdarza się pani... Ależ Maria, możesz do mnie mówić na ty w końcu. Zdarza się chęć takiej improwizacji dla samej siebie, zagrania czegoś, co ci w duszy gra, poza tymi nutami, bo na przykład, wiesz, no, pan Zdulik napisał utwór, ale cholernie trudny. Mówiłaś, że jeszcze kazał śpiewać. Właśnie, potem kazał śpiewać. No może wiedział o twoich zdolnościach jeszcze tych wokalnych. Nie, on też był zaskoczony. Że zapisał to, tak? Ale że ja to zaśpiewałam. Aha. Też mi ciekawi ta droga, jak ten trudny utwór, ty sama musiałaś rozkminić, tak, żeby przełożyć to, co jest graficzne na dźwięk. Jak pan Zdulik oceniał potem, bo wy się kontaktowaliście wtedy przy tak. tym prawykonaniu. Jak on to komentował? Czy to go ta twoja interpretacja zadowoliła? Czy on ci jeszcze poddawał coś, co jakby nie było napisane, a co on w wyobraźni miał? Jak się odbywa taka rozmowa potem z kompozytorem? Na ile to on usłyszał to, co chciał napisać? Przydałby nam się Marcin teraz. Zaraz zadzwonimy do niego. Wydaje mi się,
To są jakby dwa pytania, tak? O improwizację i od pracy. I o to, jak Marcin zareagował, tak? Na... ja myślę, że o pracy z kompozytorem. Więcej takich rozmów mieliśmy jak jeszcze przed tym wykonaniem, kiedy on jakby przyniósł ten pierwsze szkice, prawda, tego utworu i wtedy na przykład coś tam jeszcze zmienialiśmy, bo się okazywało, że to jednak nie brzmi tak. Podstawowa różnica była taka, że on to pisał przy wiolonczeli, gdzie pudło rezonansowe jest większe, więc na przykład niektóre rzeczy po prostu wybrzmiewają dłużej, albo niektóre z tych flażoletów są po prostu no, siłą rzeczy, tak? Mają dłuższy rezonans. Więc myśmy pracowali nad tym przed tym pierwszym wykonaniem, a potem no, on się też tak bardzo cieszył po prostu, że to usłyszał, więc na razie nie mieliśmy jeszcze jakiegoś takiego, nie czułam jakiejś wielkiej krytyki z jego strony, raczej sama ze swojej, ale chcę grać ten utwór i chciałabym go doprowadzić do takiego momentu, w którym na przykład będzie można to też nagrać. A co do improwizacji, to też jest taki dla mnie nowy temat, ale tego się tak bardzo już nie boję. Parę rzeczy dzięki też kontaktom właśnie z hashtag ensemble się odważyłam zaimprowizować. I w tej wspomnianej serii koncertów w pracowniach historycznych też tak sobie wymyśliłam właśnie, że każdy z zaproszonych przeze mnie gości będzie właśnie miał, poproszę go, żeby zaimprowizował coś, obojętnie jak czuje tą przestrzeń, bo to są przecież właśnie pracownie artystyczne, czy coś konkretnego tam natchnie. Nie rozmawialiśmy już w ogóle o tym, nie tłumaczyliśmy, co było zalążkiem tej improwizacji, ale zauważyłam, że to strasznie mocny punkt każdego z tych programów był, że nie tylko dla artystów, bo to inaczej się głowa w ogóle zachowuje, inaczej się otwiera, inaczej człowiek myśli też, zwłaszcza jeżeli to jest kameralne, jeżeli się to robi we dwójkę czy we trójkę. Ale też widziałam, że dla słuchaczy, dla publiczności to było jakieś bardzo ciekawe, takie angażujące. Ale to też oczywiście trzeba trafić na odpowiednich ludzi, bo to nie jest tajemnicą, że muzycy klasyczni jednak dzielą się na improwizujących i na tych, którzy absolutnie tego nie robią. Tak, bo to też się czasami kojarzy, że improwizacja, no, że to musi być jakoś jazzowe na przykład. Tak, tak, że to jest coś... To ja takich rzeczy nie robię, dlatego jest jakby kompletnie osobny świat, też harmoniczny i tak dalej. Marcin Zdunik bardzo często improwizuje, z Alkiem Dębiczem też, więc to są właśnie takie improwizacje, które są osadzone w innym stylu, prawda? Że właśnie taki udowadniają, że można improwizować też w obrębie muzyki. No tak, ale poważnie. Też pokazują, jaka była historia tego, o czym rozmawiamy, czyli tak zwanej muzyki klasycznej. No, wielcy kompozytorzy byli improwizatorami. Tak. Siadali do fortepianu, brali instrument, skrzypce, wiolonczele, improwizowali. Trochę szybciej działali niż my, a poza tym jest jeszcze, na przykład mówiłam o tych kadencjach do koncertu Mozarta. No właśnie dlatego, że pomyślałam, że to napiszę. Pewnie krok wyżej to jest w ogóle improwizacja na scenie tych kadencji. Nie wiem, czy bym się odważyła, ale to była powszechna praktyka po prostu. I ci ludzie dawniej mieli taką, rozumieli pewnie też zwroty, jakieś figury retoryczne, jakieś takie, pewne rzeczy w ogóle nie są zapisane w nutach, bo one były tak oczywiste jak oddychanie, więc... Podoba mi się ten rodzaj właśnie takiego otwarcia i takiego dorzucenia czegoś, takiego małego jakby połączenia się z tym kompozytorem. Zresztą też na przykład, kiedy pisałam te kadencje do Mozarta, to nie czułam, że muszę być osadzona bardzo w tym stylu konkretnym, że mogę zrobić tą kadencję, że ona jest napisana wtedy właśnie, dzisiaj, tak? W 2020 chyba roku, bo to była pandemia. Tak, ale tak robią dzisiaj artyści przecież. Chociażby, nie wiem, Marcin Masecki grając Mozarta czy Bacha improwizuje w swoim stylu, czy Krzysztof Herdzin i tak dalej. No, to już są takie miejsca, gdzie oni pokazują siebie tak naprawdę. No oni też tak zawsze są dla mnie dużą inspiracją i właściwie tak. Myślę, że chciałabym trochę w to bardziej się zanurzyć, bo za tym idzie też strasznie coś poruszającego wyobraźnię i to, że się na dźwięki, na to wszystko patrzy inaczej, że można, też no, czuje się tą wolność niezwykłą, prawda, że i odpowiedzialność. Czy są jeszcze pytania? Zachęcamy. Jeszcze jedno. Bardzo proszę. Mam wrażenie, że nieustannie twoja praca polega na samotnym byciu z rozumieniem kolejnego utworu. Czy nie masz tęsknoty
do takich spotkań z wieloma mistrzami, tak jak ty jesteś mistrzynią dla tych swoich studentów. Czy nie masz takiej chęci, żeby spotykać się, tak jak opowiadałaś w Łańcucie, tak? Żeby były te warsztaty mistrzowskie i usłyszenie kogoś, kto znowu wspaniale gra, człowieka inspiruje i uskrzydla. Ale wiesz co, ja to w zasadzie robię cały czas. To znaczy dzisiaj jest taka sytuacja bardzo wyjątkowa, bo bardzo rzadko w sumie się zdarzają takie koncerty na skrzypce solo wyłącznie, prawda? I ja w sumie lubię tak grać i teraz mam parę takich wydarzeń przed sobą, no ale jest to taka, no tak jak monodram też w teatrze, jest i kuszący, ale też no obciążenie jest dość duże. Ale będąc skrzypaczką, ja bardzo często, właściwie najczęściej gram po prostu z ludźmi, prawda? Czy z fortepianem, czy z wiolonczelą, czy z kwartetem. Z kwartetem, jak się okazuje, gram najrzadziej i wydaje już, mi się, że już znamy te doświadczenia. Ale sprawdziłam, próbowałam. Natomiast w ogóle bardzo lubię grać z ludźmi i oni mnie inspirują, bo jeśli chodzi o na przykład takie coś na zasadzie lekcji jakiejś czy kursu, to nie chciałabym już uczestniczyć w takim czymś. I wydaje mi się, że z dużą radością mogę powiedzieć, że jestem za stara na to. Aż dobrze. Nie słyszeliśmy tego ostatniego zdania, natomiast w finale mamy Rekwiem dla Ukrainy. Tak. Igora Łobody. Tak, to jest utwór, który gram od właściwie no, czasu, jak wybuchła wojna, chociaż on jest napisany w 2014 roku po aneksji Krymu. I to jest taki, no, tak mi się wydaje teraz, taki temat, który już się trochę przyzwyczailiśmy i rzadziej o tym wszystkim rozmawiamy. I pamiętam jakby dobrze to, co było też rok temu i jakby poziom zaangażowania, rozmów i tego działania, tak, tego, że każdy coś robił na swoje możliwości chociażby. I jakoś wtedy znalazłam ten utwór i pomyślałam sobie, że poza innymi działaniami, które były takie bardzo doraźne, może warto też po prostu to grać. I od tego czasu włączam to do programów i pomyślałam sobie, że może to będzie też coś istotnego dzisiaj. Rekwiem dla Ukrainy, Igor Łoboda.
Maria Sławek. Pani Mario, bardzo dziękuję. To była ogromna przyjemność. Też bardzo dziękuję. Dziękuję, że Państwo ze mną i z panem redaktorem dzisiaj spędzili ten wieczór. No i cóż, no zapraszam na jakieś koncerty kolejne i tutaj i może... Do Bydgoszczy? Do Bydgoszczy też, jeśli Państwo chcą. Oczywiście też bardzo, bardzo chętnie. I oczywiście też zapraszam, żeby zerknąć na stronę Instytutu Weinberga, zobaczyć, co robimy. I co, no chyba do zobaczenia. Do zobaczenia i do usłyszenia. Maria Sławek, bardzo dziękujemy.